Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro oraz Aktor. Siema. I witamy was w kolejnym odcinku z Project Zomboid. Kochani, troszeczkę się zmieniło od ostatniej naszej wizyty. Odcięli nam wodę, więc stwierdziłem, że w czasie, że tak powiem, gdy tam sobie aktor odpoczywał po odcinku w sumie, ja tutaj zrobiłem delikatne porządki. I tak, skrzynki z jedzeniem oczywiście posegregowane, tak jak powinno to wyglądać. Aktor, nie wkładaj puszek pustych tutaj jak możesz, dziękuję. Dobra, tylko gdzie wsadzać w sumie? Zaraz wszystko zaraz pokażę. Więc tak, musimy sobie teraz radzić niestety z brakiem wody pitnej, świeżej. Więc na razie butelki z wodą mamy tutaj. Tu mamy też również taką beczkę z wodą, która ma 160 zapasów. W tej chwili już mniej, bo dolewałem sobie wody. I tak, tutaj też zaszły porządeczki. Wszystkie śmieci są po tej stronie. Tutaj mamy bardziej takie materiały konstrukcyjne. Tutaj mamy narzędzia. Dalej mamy narzędzia typu zapałki, zapalniczki i tak dalej. Bronie. Pistolety, magazynki oraz dodatki do broni. No mów, mów. Mojej postaci już perek wskoczył. Jaki? Nadwaga. Tutaj za to mamy w tej chwili biblioteczkę. Ja zdemontowałem całkowicie tutaj te umywalki, nie umywalki, bo no to i tak nie było nic ekscytującego. Ja sobie po prostu tutaj rozbrajałem. Przy okazji czytałem sobie książki. Mamy w tej chwili spawanie prawie na poziomie pierwszym. Bardzo fajnie ten mnożnik wsiada. No właśnie, i co do tego spawania? Nie potrzebujemy wcale butli, ponieważ jeżeli chcemy na przykład rozmontowywać rzeczy i tym podobne, wystarczy wziąć palnik do łapy, wziąć sobie maskę do łapy i tak naprawdę tutaj to, co jest pozostało, nic a nic nam nie schodzi. Więc rozbrajać możemy różne rzeczy bez żadnego problemu. Więc tak, tutaj to właśnie przynieśliśmy sobie i oprócz tego jeszcze na zewnątrz mamy zrobiony porządek. Przynajmniej w miarę porządek. Tutaj do tego ogniska oczywiście trzymamy te ciuchy wszystkie do rozwalania. Aktor, wyjdź na zewnątrz, ci od razu pokażę, gdzie masz puszki wkładać. Wiem, tam z boku, jakby tak. Obok do mnie. Tutaj mamy śmietnik, nie wiem, czy te rzeczy będziemy po prostu wywozić gdzieś w cholerę, ale to po prostu się do niczego nie nadaje, przynajmniej na daną chwilę. Tych puszek mamy też sporo. No właśnie, tutaj wsadziłem parę butelek, jak widać. Ej, tu było więcej. A nie, dobra, są 62 puszki, no to trochę tego jedzenia już poszło. No właśnie, aktor, a jak nasze zbiory? Zbiory podlewałem, jak byłem, bo sobie przypomniałem, że ej, to tutaj to w ogóle żyje. Rośnie? Właśnie. Rośnie lekko, ale rośnie. Powoli. Ostatnio podlane 25 godzin temu. Więc możesz to teraz podlać, tu właśnie jest skrzynka w razie czego na różne opakowania, na nasion, nawozów i tym podobnych. Masz konewkę z wodą, jeszcze tu potem ci zrobimy taką wodę do podlewania. No i tu jest aktora rezydencja. I tak, aktor, dokładnie to, co mówiłeś, da się przeciągać samochody. Da się przeciągać samochody. W sumie dziwnie to działa, nie wiem, jakim cudem to ma działać, ale okej. No ale tak, aktor ma tutaj oczywiście różne rzeczy do tych swoich półproduktów. Reszta niestety tylko na ziemi się zmieściła, bo tutaj niestety mamy wagę w tych skrzynkach. Więc to też mi się nie podoba. A oprócz tego, aktor, mam plan, żeby podlecieć do jakiegoś magazynu. Najlepiej tego magazynu, co był pusty, pamiętasz, co było do tych skrzynek? I pozbierać te skrzynie, ewentualnie je rozmontować. Bo no to wygodniej nam chyba będzie rozmontować. No właśnie, ale niekoniecznie, bo te skrzynie, tak jakby oryginalne, te ładne, mają znacznie większą pojemność. I to bym zrobił na pewno. Tutaj widzę, że już nic nie mamy. Kluczyk tutaj włożę, bo też się nie przyda mi na razie. Jak to coś mu coś wspominał tutaj na, tak jakby poza odcinkiem, że naprawiłeś bodajże szybę, tak? I maskę. O, jak którym widać, to było? Tym bardziej po prawej to twój. Jakby widzisz maskę spęcą przed, to po prawej. A czemu tutaj zepsuta część leży? W sensie nawet nie pamiętam, chyba to odłożyłem, bo dosłownie jak się nawet nie miało nic, podnosiłeś to i... Panie, ty nawet nie wiesz, jaki mój stan zdrowia był przed tą przeprowadzką pseudo. Ja tutaj takie ciężary nosiłem, przez te twoje w sumie ciężary, od szyb po posiedzenia, że po prostu ja tu już mam skazę na kręgosłupie. Dobra. Podlaję tylko tej
Podlewaj sobie tutaj, tak. Ja ogólnie tutaj jeszcze rozbierałem różne rzeczy w tej stodole. Nie wiem dokładnie, co tam rozwalałem, bo było ciemno. No i tutaj przypadkowo rozpieprzyłem, nie wiem, czy widziałeś. Nie, jeszcze nie widziałem. Rozpieprzyłem ściany niestety. Chciałem rozwalić biurko, ale że ta gra jest dosyć dziwna, to jak się kliknie rozmontuj, to jest tylko przedmiot do rozmontowania. Nie wiadomo, co się rozbiera. I zamiast biurka rozmontowałem ścianę. Ale to się naprawi. Chwila, pokaż, które to. W środku tutaj w tej szopie. O tu. Rozjebałem kawałek ściany. No, więc dopiero to naprawię za jakiś czas. Nie wiem, czemu, ale moja postać... Czemu ona włączyła typ zbieractwa, to ja nie wiem. Dobra, aktor, jesteśmy gotowi? Dobra. To czekaj, wezmę sobie jeszcze tylko jedzonko jakieś. W sensie ja mam w plecaku, nie? A to ja sobie wezmę. Albo sobie wodą zupełnie, bo z tą wodą też jest lipa. Sardynki, ananas, czekaj jeszcze. A, w sumie konawkę zostawię. To mnie nawet nie musiałem tego tak odwalać. Kurczę. Rzeczy do rozbiórki samochodu mam, tak jak spotkamy, to chętnie. No i fajnie. Chwili wolnej. W sumie nie wiem tylko czemu to noszę w ręku, a nie wezmę sobie do plecaka. To jest dobre pytanie. Dobra. Ja sobie też wezmę jakieś jedzonko. Masz otwieracz do konserw, czy nie? Przy sobie chyba powinienem mieć. Mam jeden. Ja wezmę skondensowane mleko i może jakąś puszkę zupy. Myślę, że to wystarczy. No i co, wracamy chyba do tego naszego kochanego osiedla. Chwila, wezmę elektronika, to pierwszy. No, poczekaj jeszcze chwilę, bo nie mam broni żadnej. A dobra, chciałem powiedzieć, a w sumie można czytać i prowadzić, ale nie, dobra. Nie da się? Nie wiem, czekaj. To by było fajne, jedziesz, czytasz. Zajebiste. Dobra, maczetkę biorę. I biorę siekierę strzecką. Jak się siedzi, można, ale jak się odpala, to już. Już co, nie biorę tym razem broni palnej, bo myślę, że to się na razie nie przyda. Ja chwilowo mam tylko siekierę taką na zapas, bo znalazłem w magazynie, była strażacka druga, nie? Dobra. Prowadzisz, przyjacielu. A, to niepotrzebnie brałem elektronikę, tom pierwszy. Myślisz, że co? Że tylko ja będę prowadził? Nie, bo tak dobrze. To jest chyba maska 100%. No właśnie, podobno jesteś takim dobrym kierowcą, więc... No serio, już mam zmęczenie. Spać będzie. No nie wiem, serio, ta postać jest dziwna. Mega dziwna. Moja postać ćwiczy, nie wiem, biega, co chwilę sprintuje, coś robi. I zmęczona nie jest. Zje jedną puszkę, kilogram przytyje. Jak tam u mnie? Ile masz wagi? 85. To ja mam 91. Kurwa. I u mnie w sumie spada. A u mnie rośnie. Masz strzałkę w dół czy w górę? W górę jedną. A która, gdzie ty jedziesz? A nie w to? No nie wiem, dobra, prowadź. Czekaj, aż zobaczę na mapie. Czekaj. Nie, to w drugą. No, też mi się tak wydawało, ale... Nie, bo ja tak pomyliłem w ogóle drogi. Myślałem, że to gdzieś w tamtą, nie? Ja widzę, że jeszcze możemy kasety VHS, nagrania domowe zbierać, tylko nie wiem, co to oznacza. Kurs pierwszej pomocy. O, czyli możemy się uczyć też z różnych płyt. Znaczy płyt z kaset. Ciekawe. Miasteczka jakieś, drużyny. Kurczę. Trochę tych filmów jest. Trochę tego jest. Dobra, czy mi jakieś receptury wskoczyły, jak to czytałem? Okej. Którą to? W prawo.
Normalnie w prawo, jedź. W sensie wiem, tylko patrzyłem, w który to sklep. Cały czas w prawo do końca. Cały czas, znaczy, cały czas prosto jedź, o tak. Tu ci nic nie zmienia. Wytrwanie. Stolarstwo. W sumie to się nic nie zmieniło. Na gotowaniu chyba coś się zmieniło. A no i na elektryce trochę. No i widzę, że możemy zrobić wędkę już. To w sumie też spoko. Zrób bombę dymną. Zimny okład plus gazeta dwa razy. No i żeby napełnić palnik gazowy fakt faktem, potrzebujemy butli gazowej. Ale tylko to. Uwielbiam te drogi. No, mówię, możemy tutaj przyjść z palnikiem gazowym i to porozbierać, bo to się da porozbierać. Dzięki temu sobie też tą drogę delikatnie, że tak powiem, obczyścimy. Oho, oho, zamiaków, fajnie. Fajnie. Trochę było. No i nie przesadzaj. Przyjebał. Jeszcze nie może przejechać, biedny, no. Ej, co jak co, ten kierowca Ubera jest super. Jak to weź chwilę pojeździ sam. Ja zaraz wrócę, a nie będę przerwał materiału. Jo. No. Polecam kierowca Ubera, taki złoty człowiek, za dużo się nie rozbija. Tak, też się zastanawiam, kiedy Cat Lady będzie. Jeżeli dobrze pamiętam, to w tą tutaj samochodów nic. Jak zwykle wszystko tak jak było. No, piękne słońce świeci. Pozdrawiam Kamię. I do Ladewiko. Dobra, aktorku, jak sobie tam poradziłeś z trasą? Wie się, żebym rozbił, ale skręciłem i się nie rozbiłem. To miałeś szczęście, to miałeś szczęście. No, musimy znaleźć jakiś samochód do rozbiórki i znowu dać nowy. No tak. Nową maskę. No to powiem ci, że tam akurat jest sporo takich samochodów do rozbiórki. No. Przez chwilę trochę powiedziałem, jak to piękne słońce na niebie. Ale ich kurwa zanudziłeś. Jak to fajne zombiaki. Ale ich zanudziłeś, aktor. Pozdrowiłem Deviko i Dola. Oj, aktor. A jeszcze nie pozdrowiłem pewnej osoby, która zniknęła i już nie pojawi się. Nawet wiem, o kogo ci chodzi. Nie wiem, da się tu coś na radiu puścić? No właśnie, chyba nie. Jest, widziałem mod na warsztacie, że da się, ale... Ciekawe, jak to z prawami autorskimi poszło. Polskie radio. Radio Maryja. W sumie już słuchaliśmy tej Radio Maryje. Maria. Mamma mia.
Nie wiem, niby tam w prawo nic nie zwiedzaliśmy. A nie, samo coś tak Ło! raz. Coś mi przeskoczyło. Chcemy tam zajechać? No Mam tam dobra. podnośnik, koła. Faktycznie jest coś. Nie patrz, Prawo. tak sobie to leży po prostu, nie? No. Konserwacja mi wskoczyła. On w jakim stanie 100%? Nie, jedna Tu zepsuta. jest opona kolejna. Nie wiem, brać drugi podnośnik. No, możesz wziąć. O, naboje i rewolwer. Tak, klucz. No może coś. No bez koła raczej nie pojedziesz. Jak to nie? Czekaj, przeszukam tutaj. Bo możemy niby jechać tam, gdzie planowaliśmy, a możemy jechać pozwiedzać teren, ale... No dobra, to na razie możemy teren pozwiedzać. Co to jest? Tak patrzę, jak pojedziemy tędy, to teoretycznie pojedziemy do miasta po prawej. Albo jeżeli na serio tak się postaramy, to do miasta po lewej. Ały! Strzelają. To już ten rok? No jakby nie patrzeć. To już wkroczyli na te tereny? Oj, aktor, dobra, nie rozmawiajmy o tym, bo to jest stąpanie po cienkim lodzie. No, widzę, że aktor tu już sam prowadzi, kurde, wszystko. Nic mu nie muszę mówić. Miałem wybierać, wybieram najwyżej, Dobrze, wiedziałem, dobrze. że... Amigo, czy ty masz otwierasz do puszek? Mam. Weź wróć do tego, do schopka. To czekaj, już. No, dziękuję. A właśnie widziałem, że samochody obczyściłeś. Tak, wypakowałem. No i przyjebał. No i czekaj. Przyjebał. Ja chciałem sobie coś zjeść. Nie zgaszę silnik, będę musiał samochód sprawdzić, jak ucierpię. Dobrze, to się nimi zajmij. Też to ty sobie przeszukaj tam, ja... Tego jednego zabiję. Jak dobrze, że maska oberwała, a nie silnik. No bo najpierw maska obrywa. No ale na szczęście wszystko działa w git. Maska 22%. Rząd nie ma bagażnika? Nie, zamknięty po prostu. Dobra, nie da się tam dostać, więc spoko. Paliło dziwo. Mówię, musimy tą maskę znaleźć, bo to już o... Mamy coś? Chyba tu nie byliśmy, nie wiem. No nie, tutaj nie byliśmy. Ale co to farmers widzę Dobra. Tutaj? Grabie. Jakieś narzędzia, ale nie będę ich zbierał nawet. Opona zwykła do aut typu sportowy razy 3. Nie potrzebujemy opon, potrzebujemy maski, ale jak chcesz, to chodź tam zwiedzać dalej, bo tam dalej coś jeszcze jest. Tak, bo tu się przeszukuję. To jakieś domki są. Nawóz razy 3 to zabieram. Możesz zacząć korzystać z nawozu. Dobra, to jakiś domek jest. Elektryka to drugi, bękarstwo, pierwszy. Pomóc. Gotowanie tą czwartą. Tabletki nasenne wezmę, zestaw do szycia. Garnek z wodą. Jesteś w tej szopie? Nie, w domku, tam dalej. A w szopie byłeś, czy nie? A tu nic nie ma, dobra. Czyli czarne wino. Ciemne wino, nie pamiętam, nie przeczytałem. Ile zobaczę. Czerwone wino. No, alkohol to zbieramy. Wypite. No, nie, zbieramy, nie pijemy.
Dobra, musiałem. Mamy dużo puszek brać? Tak, jedzenie zbieramy, to się zawsze przyda. Już do ciebie idę. O kurwa, zamknięte te okna wszystkie? Dobra, tylko do samochodu gdzieś to wsadzę. No to nie siedzenie, standardowo. Masz worek na śmieci. No woreczek to zbieramy, bo to naprawdę się przydaje. Przynajmniej na danej chwili, że tak powiem. O, chwila, latarkę sobie rozbiorę. Tylko, żeby elektrykę nabić, no. Mydło zbieraj. A, okej. Okay. Budzik też wziąć, bombę. Myślę, że na razie nie. A da się rozmontować stary piec, spalnik gazowy i maska spalnicza, kurde. Pisma, jakieś ołówki. O, komiks. Znów aktor nie wziął. Znów aktor nie wziął. Norma. Norma, norma, norma. Pozdrawiam Deliko. No, Grzesz, byłeś czy nie? Gdzie? A, właśnie jesteś. Dobra, rozkręcam odtwarzacz CD. Słuchawki też sobie rozkręcę. Wcale te budziki chyba wezmę. A budzik da się rozkręcić? Nie, ale się przyda. Możesz sobie konsolę do gier rozkręcić. A jest tam konsola do gier. Aha, ale sam sobie ją rozkręcę. Tutaj jest budzik, nie wiem, rozkręcić. Nie, budziki zostawiaj, bo one się przydają. Tam jeszcze jeden jest. No, a nie, budzika się nie da rozkręcić. I bardzo dobrze. Dobra, to idę wsadzić jedzenie, a ty na siedzenie. Aha. Tylko trzeba zobaczyć, czy te budziki nie są nastawione. Ten nie. Ten też nie. My możemy zrobić akcję z tym budzikiem. Czyli? Czyli jak będziemy potrzebować jakiejś dywersji, to budzik się nada w sam raz. I to budzik da na godzinę i... No właśnie. W sensie widziałem z tego, to się jeszcze chyba nie... Mogę się mylić, ale bombę da się zrobić. Tak. Dobra, wszystko na tylnie siedzenie. Weźcie, powiedzcie, czy coś z tych puszek da się zrobić? Bo w sumie zbieramy te puszki i zbieramy i w sumie nic z ich nie mamy. Czekaj, bo ja chyba gdzieś porazu mnie tam, gdzie trzeba. Tak, porazu mnie tam, gdzie trzeba. Zaczytałem się. O, to można mu pokazać, gdzie ma iść. Świetnie. Idź tu. I najlepiej to wsiąść. Ja już jestem bardzo zmęczony. W sensie znacznie zmęczony. Ja mam ryzyko omdlenia. No to co, śpimy? No, chyba nie ma wyboru. No to wjeżdżaj do garażu. Okej. Trochę to zajmie. I co, i śpimy. Pał, śpi. Lecimy. Której, bo po nocy będzie ciężko jeździć. No ale w sumie i tak, wiesz, po nocy to włączy sobie światło i tyle. Ja jeszcze mam zmęczony, więc spoko. Dopiero teraz mi zgasło, ale tak myślę, że do pierwszej, drugiej możemy śmiało spać. Dobra, niby nie trzecia.
Wiesz, waga mam 90. Ja, chwila. Waga 86 rośnie mi z każdym dniem. Tak, my mieliśmy jechać w to. No na pewno, pojedziesz. Jakbym to znowu przywalił. To bym się śmiał. Jakbyś się śmiał, ja bym płakał. No, bez przesady. Bo to później będę ja jeździł już po części. A póki nie mam czwartego poziomu nabitego, to silnika nie mogę naprawić. Przesadzasz, aktor. Uważaj! Widzę. Wycofujemy i zwiedzamy może? No dawaj. Dobra, to chwilę. Zostaw światło włączone. Oczywiście musiał wyłączyć. Nie, jakby... Co zapalone. Wszystkie. Dobra, chyba tam jedyny miał... Maska przeciwgazowa. Przybył. No jak? Ta postać czarna? Jaka postać? Jakiegoś koloru. Teraz kręcę garek cyfrowy. Nie wiem, czy to będzie trzeba wycinać, ale... Może nie. Dobra, trochę ich tu w ogóle wojskowi są chyba. Dobra, druga maska gazowa to już chyba mogę założyć. Bierz, bierz. I do amunicji. Dobra. W końcu będę miał chyba nowe spodnie. Zamknięte. Otwórz, bo już jakby... Ale co otworzyć? Bagażnik. A. W sumie kanister na benzynę tylko. Z bardziej takich, wiesz, przedmiotów. A czekaj, sprawdzę coś. Pokręty, worek na śmieci tutaj.